Cześć. W ostatnich dwóch filmach opowiadałem o wielkościach wektorowych i funkcjach trygonometrycznych kąta ostrego stosowanych w zadaniach z fizyki. Dzisiaj połączymy informacje z tych dwóch filmów i zastosujemy tę wiedzę przy wyznaczaniu równowagi układu trzech sił działających na jedno ciało. W tym celu przygotowałem trójwymiarowy program do symulacji w wirtualnym laboratorium. Uznałem, że takie wirtualne doświadczenie będzie dla Was bardziej przejrzyste, niż gdybym robił to w rzeczywistości. Mamy tutaj statyw z przymocowanym do niego kołem wyposażonym w podziałkę kątową. Do koła z trzech różnych stron przymocowano bloczki o znikomo małych masach. Jeden z bloczków przytwierdzony jest nieruchomo, a dwa z nich można przemieszczać wzdłuż obwodu koła. Przez bloczki przewieszono nierozciągliwą linkę, która z jednej strony przytwierdzona jest do ciężarków, a z drugiej do stalowego pierścienia umieszczonego po środku koła. Na ciężarki działa siła ciężkości, a jej wartość zależy od ich masy. Siła działająca na ciężarki zgodnie z trzecią zasadą dynamiki powoduje naciąg linki, która z drugiej strony ciągnie za pierścień. Według tej samej zasady siła ciężkości, która działa na ciężarek, ma taką samą wartość jak naciąg linki. W momencie gdy układ pozostaje w równowadze, to stalowy pierścień znajduje się dokładnie po środku pręta wystającego ze środka koła. Równowaga osiągnięta jest wówczas, gdy wypadkowa siła działająca na pierścień będzie wynosić 0. W doświadczeniu tym będę starał się tak dobrać masę ciężarków i kąty dwóch z trzech bloczków, aby pierścień pozostawał w równowadze. Gdy równowagę uzyskam, to spróbuję wykazać, że przy podanych masach i kątach wypadkowa siła działająca na pierścień jest w przybliżeniu równa 0. Po tym krótkim wstępie teoretycznym przejdźmy do doświadczenia. W tym momencie na wszystkich linkach wiszą jednakowe masy po 40 gramów. Na te ciężarki działają siły ciężkości po około 40 N i powodują naciąg pierścienia z każdej z jego stron po około 40 N. Z uwagi na dobrane kierunki działania sił układ pozostaje w równowadze. Zmienię teraz te masy. Dołożył po 20 gramów na każdym ciężarku. W ten sposób siły zmieniły się co do wartości, ale ich kierunek i zwrot jest nadal taki sam, a pierścień pozostaje w położeniu równowagi. Aby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, narysuję składowe tych trzech sił zrzutowane na osie, x i y -ową. Na podstawie podanych kątów jestem w stanie wyznaczyć nachylenie siły pierwszej do osi xowej, wykorzystując przy tym różnicę dwóch kątów. Podobnie to robię dla siły drugiej. Siła trzecia jest skierowana wzdłuż osi y, dlatego też jej wartość składowej xowej wynosi 0. Posiadając kąty, jestem w stanie obliczyć składowe siły pierwszej i drugiej. Aby to zrobić, muszę uznać wzory funkcji trygonometrycznych. W zupełności wystarczy funkcja sinus i cosinus kąta ostrego. Teraz je wykorzystuję i wyznaczam potrzebne wartości składowych. Jeśli ktoś nadal miałby problemy z funkcjami trygonometrycznymi, to odsyłam do mojego poprzedniego filmu. Po zgromadzeniu wszystkich informacji mogę obliczyć wypadkową siłę działającą wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y. Jak się okazuje, siła ta w obu przypadkach wynosi 0. Oznacza to, że na środek masy pierścienia nie działa przyspieszenie, a skoro przyspieszenie nie występuje, to ciało spoczywa albo porusza się ze stałą prędkością. U nas, jak widać, stalowy pierścień pozostaje w spoczynku. Podsumowując, trzy siły naciągu działające na pierścień równoważą się i pierścień pozostaje w spoczynku. Zmieńmy warunki doświadczenia. Na bloczku numer 1 i 2 zawieszam masy po 44 gramy. Na bloczku numer 3 pojawi się masa 80 gramów. Jak widać, układ nie jest w równowadze, a pierścień wychylił się z centralnego położenia. Muszę teraz tak dobrać kąty, aby pierścień wrócił do położenia centralnego, czyli miejsca, w którym trzy siły pozostają w równowadze. W tym doświadczeniu układ uzyskuje równowagę przy kątach. Dla pierwszego bloczka równy jest on 206 stopni, a dla bloczka drugiego kąt wynosi 154 stopnie. Podobnie jak poprzednio siłę pierwszą i drugą rozbiję na składowę x i y. -ową. Teraz mogę już wyznaczyć na podstawie kątów i funkcji trygonometrycznych wartość składowych poziomych i pionowych dla obu sił. Teraz obliczam wypadkową x i y, tak jak robiłem to poprzednio. Jak widać, także tutaj wypadkowe sił wynoszą 0, co uzasadnia równowagę układu pierścienie linki i ciężarki. W kolejnym doświadczeniu postaram się wyznaczyć masę zawieszoną na trzecim bloczku przy znajomości mas zaczepionych na bloczku 1 i 2 wynoszących odpowiednio 33 i 50 g. Na początku wyznaczam sobie kąty, przy których siły będą w równowadze. Wygląda na to, że kąty te wynoszą odpowiednio 213 i 159 stopni. Teraz rozkładam siły na składowe x-ową i y -ową. Sprawdzam teraz równowagę składowych x-owych, choć to tylko formalność. W celu wyznaczenia trzeciej masy należy obliczyć składowe Y siły 1 i 2. Ponownie wykorzystuję odpowiednie kąty i funkcje trygonometryczne tych kątów. Posiadając składowe y sił, dodaję je wektorowo do siebie. Wiem przy tym, że muszą być one w równowadze z siłą trzecią, aby pierścień pozostawał w spoczynku. Z tego wprost wynika, że trzecia siła naciągu, a tym samym siła ciężkości wynosi 75 N. Korzystając teraz ze wzoru na siłę ciężkości obliczam trzecią z zawieszonych mas. Wynosi ona 75 g. Dla chętnych do samodzielnego wykonania zorganizuję inne doświadczenie. W tym doświadczeniu masa przyczepiona do pierwszego bloczka wynosi 20 g, a do drugiego 41 g. Masę trzeciego klocka trzeba wyznaczyć w podobny sposób, jak to zrobiłem w zadaniu poprzednim. Wyznaczony przeze mnie kąt pierwszego bloczka wynosi 239 stopni, a dla drugiego bloczka ma wartość 155 stopni. W karcie u góry możecie zaznaczyć poprawną według Was odpowiedź. Zobaczę w ten sposób, jak wielu widzów jest w stanie poprawnie obliczyć to zadanie. Co ciekawe, otrzymane wyniki i rozkłady kątów absolutnie nie zależą od przyspieszenia grawitacyjnego planety. Oznacza to, że jeżeli chodzi o rozkład kątowy, to przy tych samych stosunkach mas otrzymalibyśmy dokładnie takie same kąty i nie byłoby ważne, czy pomiary wykonywalibyśmy na Ziemi, Marsie, Saturnie czy innej planecie. Aby zrozumieć dlaczego tak jest, wystarczy zamiast wartości sił wstawić wzory wyrażające te siły. Wyznaczając wypadkowe sił w sposób algebraiczny można zauważyć, że przyspieszenie grawitacyjne redukuje się, a cała równowaga sprowadza się do równowagi mas połączonych odpowiednimi funkcjami trygonometrycznymi. To dowodzi przedstawionemu wcześniej stwierdzeniu, jakoby przyspieszenie grawitacyjne nie wpływało na warunki kątowe równowagi tych trzech sił. W ten sposób doszliśmy do końca tego filmu. Mam nadzieję, że na podstawie wykonanych doświadczeń łatwiej wam będzie przyswoić działania na wektorach, rozkładanie sił na składowe oraz zastosowanie funkcji trygonometrycznych w oparciu o praktyczne zagadnienia. W filmie tym pojawiły się też zasady dynamiki, które nie były przedstawione w sposób bezpośredni. Do zasad dynamiki najpewniej wrócę w momencie, gdy będę omawiał mechanikę klasyczną. Pozdrawiam wszystkich widzów. Bardzo mnie cieszy, że obejrzyliście ten materiał do końca. Cieszę się, że jestem w stanie pomóc Wam zrozumieć fizykę i zagadnienia na niej poruszane. Może znajdzie się wśród nas większa liczba widzów, którzy wolą ogarnąć fizykę na podstawie doświadczeń i symulacji, a nie tylko obliczając zadania. Pokażcie ten film swoim nauczycielom od fizyki. Zobaczymy, czy im się spodoba. Kto wie, może w przyszłości użyją pewnych elementów tego filmu na swoich lekcjach albo wykonają takie eksperymenty osobiście. Jakby nie zrobili, to na pewno rozmaicą lekcję fizyki, a jeśli nie, to przynajmniej będą świadomi, że mogą. Cześć!